zaznacz w układzie współrzędnych rozwiązanie układu nierówności. X większe od 1, y większe równe od 2x plus 1, y mniejsze od 2x minus 5. A więc rozwiązujemy te nierówności po kolei, to znaczy dla każdej z nierówności zaznaczymy na płaszczyźnie obszary, które spełniają tę nierówność, obszary punktów, których współrzędne spełniają każdą z tych nierówności, a następnie popatrzymy na część wspólną tych trzech obszarów. Punkty, które będą należały do każdego z tych obszarów, ich współrzędne będą spełniały ten układ nierówności. Rozpocznijmy od nierówności x większe od 1. No to jest chyba najprostsza nierówność, dlatego że mamy graniczną prostą x równe 1. Znowuż rysujemy ją linią przerywaną, dlatego że to jest nierówność ostra, czyli same punkty na tej prostej nie będą spełniały tej nierówności. No i punkty, których współrzędna x jest większa od 1, to są po prostu wszystkie punkty na prawo od tej prostej. Nie mamy żadnego warunku na y, jedynie warunek x większy od 1. Dobrze, teraz druga nierówność, czyli y większe równe 2x plus 1. Czyli najpierw musimy narysować prostą y równe 2x plus 1. No więc, żeby narysować prostą, potrzebujemy dwóch punktów, a więc weźmy x równe 0, y równe 1 i może x równe 2, wtedy y równe 2 razy 2 plus 1, czyli y równe 5. Czyli tak, x równe 0, y równe 1 to jest ten punkt, i x równe 2, y równe 5. Raz, 2, 3, 4, 5. I teraz to będzie ta prosta. Teraz rysuję ją bez przerywania, dlatego że nierówność jest nieostra i punkty na tej prostej, prawda, punkty na tej prostej spełniają tę nierówność. To jest ta nasza prosta. I teraz y ma być większe równe niż 2x plus 1. Czyli jeżeli wezmę jakiś punkt x, jakiś punkt o współrzędnej x, to na tej prostej y spełnia równanie y równe 2x plus 1. Czyli jeżeli mnie interesują punkty, dla których współrzędna y jest większa niż 2x plus 1, to są to punkty, które leżą ponad tą prostą zieloną. Czyli wszystko to, co ponad zieloną prostą, razem z tą prostą, dlatego że nierówność jest nieostra. Czyli punkty na prostej stanowią rozwiązanie tej nierówności. Dobrze, no i wreszcie ostatni, czyli y mniejsze niż 2x minus 5. Czyli y równe 2x minus 5. Najpierw to jest ta prosta graniczna. Czyli tak, jak x jest 0, to y jest minus 5. Jak x jest 3, to y jest 1. Czyli raz, 2, 3, 4, 5 i x, 3, y, 1. To jest to. Zauważmy, że te dwie proste mają ten sam współczynnik kierunkowy, czyli to są proste równoległe. Zatem rysujemy prostą 2x minus 5. To jest prosta, która jest równoległa do prostej 2x plus 1. Zatem te proste się
nie przecinają. I teraz y ma być mniejsze niż 2x minus 5. Zatem rozwiązaniem niebieskiej nierówności są wszystkie punkty pod prostą y równe 2x minus 5. Czyli wszystko to, co jest zakreskowane na niebiesko, bez punktów na niebieskiej prostej. No i teraz punkty, których współrzędne spełniają wszystkie trzy nierówności, to powinny być punkty, które są zielone, czerwone i niebieskie. I widać, że nie ma żadnych punktów, które są jednocześnie pokolorowane na niebiesko i na zielono. Ponieważ te dwie proste, 2x plus 1 i 2x minus 5, to są proste, równoległe. Jedna nierówność mówi, że to są wszystkie punkty ponad prostą zieloną, a druga nierówność mówi, że to są wszystkie punkty pod prostą niebieską. Ponieważ to są proste, równoległe, to nie ma punktów, które spełniają obie te nierówności. Czyli nawet bez tej nierówności czerwonej nie ma punktów, które spełniają jednocześnie nierówność zieloną i niebieską. Innymi słowy, ten układ nierówności nie ma rozwiązań. I przypomnę, że w takiej sytuacji mówimy, że to jest układ sprzeczny, czyli układ sprzeczny.